Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym 2014 roku. Mam nadzieję, że Sylwestra mieliście cudownego, że świetnie się bawiliście, nie tak jak ja w łóżku z syropem na kaszel. Mam nadzieję, że się cudownie bawiliście i życzę Wam, żeby ten nowy rok był bardzo dobry dla Was, jeszcze lepszy niż poprzedni. Ja osobiście mam dużo planów, mam nadzieję, że wszystkie się jakoś uda spełnić, więc oby ten rok był dla nas wszystkich dużo lepszy. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami grudnia. Myślałam, że wstawię ten filmik jeszcze przed Sylwestrem, ale niestety, jak wiecie albo nie wiecie, rozchorowałam się tak bardzo, że po prostu straciłam całkowicie głos, więc nie mogłam nagrywać. Potem miałam taką okropną chrypkę, że po prostu nie dało się nic nagrywać. Więc dzisiaj przychodzę z tym filmikiem. Myślę, że to byłoby nie fair w porównaniu do reszty miesięcy, które nagrałam, i grudzień po prostu byłby pominięty i to nie jest sprawiedliwe. Więc przychodzę z kilkoma produktami, które używałam w grudniu i mnie zachwyciły. Po pierwsze jest to ten zestaw podkład i puder z L'Oreal True Match. Ja już Wam go pokazywałam w holu zakupowym. Ja jestem zachwycona tym produktem, jest cudowny, ma przepiękny kolor, pięknie kryje, nie jest to mega krycie, ale jak macie jakieś takie nieduże problemy z cerą, to spokojnie sobie poradzi. Puder jest po prostu dobrany do tego idealnie, po prostu odkąd go kupiłam i użyłam pierwszy raz, używam go dzień w dzień, jestem mega zadowolona. Myślę, że jest dużo lepszy niż z Rimmela Wake Me Up. Więc nie wiem, czy tamtego teraz będę kupować. Może spróbuję sobie jakiegoś innego, bo tym jestem naprawdę zachwycona. Kolejną rzeczą jest coś, co wypatrzyłam u Boogie Silver. Jest to szczoteczka do mycia twarzy z Soap and Glory. Tak ona wygląda. Jest piękna, oczywiście różowa. Tutaj takie miałam włoski miękkie, a tu taką jakby z gumki, takie włoski. Wydaje mi się, że dużo lepiej myję twarz właśnie tą szczoteczką, że dużo lepiej doczyszczam twarz niż jak tylko rękami ją myję żelem. Jestem zachwycona tą szczoteczką, ona kosztowała tylko 6 funtów i myślę, że to jest udany zakup. Tańsza wersja tych, wiecie, elektrycznych szczoteczek, wyleciała mi z głowy teraz nazwa. Więc bardzo fajna, tańsza opcja, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Kolejną rzeczą jest krem Bambino do twarzy. Ja go kupiłam, ponieważ wiele z Was pokazywało go w holach, bądź wrzucałyście zdjęcia na Instagram, że kupiłyście sobie na zimę. Rzeczywiście ja też poleciałam sobie kupić. I przez to, że ja sporo chorowałam, potrzebowałam czegoś bardzo nawilżającego, ponieważ moja skóra była wysuszona, zwłaszcza koło nosa, cały czas biegałam z chusteczkami. I po prostu ten krem jest rewelacyjny, do tego pięknie pachnie. Więc zdecydowanie to był mój najlepszy przyjaciel w tym miesiącu. Następnym produktem jest balsam z Nip Plus Fab. Jest to ten pistacjowy, cudowny produkt. Myślę, że on pobił mój poprzedni zapach, który był kokos i latem. Myślałam, że będzie najcudowniejszy, ponieważ uwielbiam zapach kawy i kokosu. Ale mimo, że ogólnie jakoś tak nie kupuję nic pistacjowego. Jedyne, co kojarzę zawsze, to lody pistacjowe, ale zapach jest cudowny, jest naprawdę świetny balsam, znaczy to nie jest balsam, to jest masło do ciała. Bardzo fajnie nawilża i ten po prostu produkt jest rewelacyjny. Jeszcze udało mi się go wtedy kupić bardzo tanio, to 2,99, więc rewelacja. I jeszcze mam dwa produkty do włosów. Pierwsze to jest Catwalk Fashionista, to jest fioletowy szampon dla blondynek, pokazywałam go właśnie w holu, jestem nim zachwycona, wydaje mi się, że jest dużo lepszy niż ten L'Oreala, ja zawsze kupowałam z L'Oreala, tamten się nazywał Silver bodajże, jest mniej fioletowy wydaje mi się, tamten był taki jak atrament. Ten jest trochę mniej, ale myślę, że efekt jest bardzo fajny. Ja widzę różnicę, że rzeczywiście on mi lekko rozjaśnia włosy. Tak bardziej wyrównuje koloryt pomiędzy włosami, które mam rozjaśnione na naturalnych włosach, a na tych, co jeszcze były wcześniej farbowane. Do tego moje włosy są bardzo takie lekkie, on nie obciąża włosów. Jestem po prostu niezachwycona, więc bardzo się cieszę, że jest taka wielka butla, bo wystarczy mi na bardzo długo. I ostatnim produktem jest odżywka, którą kupiłam z polecenia Panny Anny i
To jest Herbal Essence Be Strong i jest rewelacyjna odżywka. Pięknie pachnie, bardzo łatwo się włosy rozczesują i właśnie pozostawia to uczucie lekkości na włosach, więc ja nigdy nie używam produktów tego Herbal Essence i myślę, że teraz zacznę coś więcej próbować. Ten jest rewelacyjny, ale jest taka masa. Dopiero teraz jakby zauważyłam na półkach te produkty, jest masa do wyboru do różnego typu włosów, co tam chcemy z nimi robić, więc na pewno wypróbuję jeszcze coś z tej serii, bo jest naprawdę odżywka rewelacyjna. I to tyle, mam nadzieję, że moi ulubieńcy Wam się podobali i mam nadzieję, że będziemy się widzieć częściej w tym roku i niedługo szykuję się dla Was mała niespodzianka. Do zobaczenia w następnych filmikach, pa pa!